Witam wszystkich serdecznie, więc zapraszam Państwa do mojego salonu. W zasadzie chciałem przedstawić mój fotel. To jest fotel magiczny. W tym fotelu w zasadzie powstają wszystkie moje szalone pomysły, koncepcje przyszłych prac. Więc tak jak wspomniałem, przysiaduję tutaj niekiedy, ostatnio bardzo dużo, bo już siedzę w tym fotelu około 2 miesięcy i rezultat jest taki, że początkowo byłem skazany na bezczynność, no niestety, ponieważ jestem człowiekiem, który kocha sztukę, który tworzy sztukę, przynajmniej uczestniczę w życiu artystycznym w Paryżu, w Polsce. I po prostu zostałem przykuty do tego fotela wbrew własnej woli, no bo tak każdy z nas w tym okresie koronawirusa zostaliśmy zamknięci w naszych miejscach zamieszkania, więc byliśmy odcięci, jesteśmy odcięci od znajomych, od przyjaciół, od kina, od teatru, od życia codziennego, od naszych przyzwyczajeń. Tak więc ja, nie mając dostępu do mojej pracowni, do mojego sklepu z farbami, znalazłem w moim mieszkaniu trochę płótna, trochę farb. I właśnie tutaj na moim fotelu zacząłem coś robić na wolnym płótnie, niezagruntowanym płótnie, plamka po plamce. Zaczęły powstawać jakieś moje osobiste wspomnienia, bo zresztą moja praca jest wspomnieniem przeszłości, tej bliższej, tej dalszej, lata dzieciństwa, lata młodości. Od czasu zabieram moją pracą twórczą głos, daję upust moim, powiedzmy, uczuciom. Maluję niekiedy na czarno-biało. W każdym razie ostatnio powstały pewne rzeczy, tak już wspomniałem, na wolnym płótnie. Nie lubię pokazywać tego, co w trakcie tworzenia się, bo są pewne tajemnice pracy twórczej. Każdy ma swój warsztat, każdy pracuje na swój sposób. No ale zresztą wydaje mi się, że każdy artysta ukrywa swoje doświadczenia zawodowe, twórcze. No ale jeżeli już, no to w tym okresie chciałem się po prostu podzielić moimi doświadczeniami, moją pracą, z dużym ograniczeniem, z dużym dyskomfortem, więc pokażę przynajmniej to, co zrobiłem na przestrzeni ostatniego miesiąca. To są początki przyszłych prac, które może kiedyś mi uda pokazać, więc tak jak powiedziałem, pracuję na kostkach płótna, które no, z plamki do plamki zaczynają powstawać jakieś dziwne rzeczy, jakieś historie, jakaś fabuła. Bo zresztą moja praca poniekąd zawsze, ale to zawsze coś opowiada. Niektórzy to lubią, niektórzy nie, z krytykami sztuki no są różne opinie, ale ja całe życie robiłem to, co chciałem i robię to, co chcę. Nie zastosowuję się do żadnych metod, do żadnych kanonów. Robię na swój sposób pewne rzeczy, próbuję tworzyć jakieś wartości estetyczne. Czy to się komuś podoba, czy nie, no to już jest inna sprawa. Ja tylko wiem jedno, że to, co robię, to jest moja praca i moje doświadczenie i jakieś moje osobiste przekonanie na temat sztuki. Także tak jak Państwo widzą, no to są prace. Ja jestem bardzo zaskoczony, bo początkowo, jak zacząłem te rzeczy robić, powstawały plamy o charakterze akwareli, które przenikały się i same tworzyły coś. Ja tylko zaczynałem pomagać naturze. No i oczywiście zawsze przypadek pozwala odkryć coś nowego. Dla mnie to jest naprawdę wielkie doświadczenie, i z którego no, tymczasowo jestem zadowolony. Zobaczymy, co wyniknie później, no ale na razie są to przynajmniej dla mnie rzeczy zaskakujące. Także mam jeszcze wiele prac czarno-białych, no ale to już jest temat na inny filmik. Nie wiem, co z tego wyjdzie, z tego nagrania, bo pierwszy raz robię. Technika nagrywania filmów, mise-en-scène, reżyseria jest dla mnie domeną obcą, ale dlaczego nie? Dzisiaj jest 1 maja. Na zakończenie chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, przetrwania, przede wszystkim zdrowiu. Każdemu chciałbym ofiarować bukiet konwali. Taka jest tradycja we Francji, że bliskim osobom podaje się, przynosi się bukiet konwali na 1 maja. Więc ja raz jeszcze życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Dziękuję.